What good is melody? What good is music? If it ain't... Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii zatytułowanej Q&A, gdzie wy zadajecie pytania, a my na nie odpowiadamy. Dzisiaj przygotowałem sobie listę pytań, na które rekonstruktor będzie odpowiadał. Zaczynamy. Zacznijmy od najstarszych pytań. Pytanie pierwsze zadał Oskar Mo. Co do pytań, tak szczerze, ile kosztowała budowa repliki tego samochodu? Trudno mówić tutaj o kosztach w wersji pieniężnej. Podstawowym kosztem budowy takiego samochodu jest czas poświęcony na prace związane z przygotowaniem dokumentacji, później kontynuowanie prac aż do finału. Ten samochód pochłonął około 10 tysięcy godzin. Jeżeli ktoś chce, może to sobie przeliczyć przez jakąkolwiek stawkę warsztatową, będzie wiedział. Pytanie drugie zadał Mariusz Reich. A ja chciałbym się zapytać, jak pan Ludwik chce to cudo zarejestrować? Ustawa z czerwca 2013 roku zepsuła plany wielu konstruktorów, w tym moje. Szkoda by było, gdyby tak piękna maszyna musiała stać w garażu z powodu głupoty naszego rządu. Fakt, jest to temat dość nowy, bo w zeszłym roku weszła dopiero ta ustawa w czerwcu. Ja też miałem taką ścieżkę rezerwową, żeby można ten samochód dopuścić do ruchu jako sam, ale zaczynając projekt myślałem o tym, żeby zarejestrować go na zabytek i to się udało. Samochód otrzymał żółte tablice pojazdu zabytkowego i dziś jest dopuszczony do ruchu i jeździ jako samochód zabytkowy, z czego się bardzo cieszę. Pytanie trzecie zadał listonosz Pat 233. Dobre, a ja się zastanawiam, od czego macie takie reflektory? Krystian, jak robić z blachą, to zakładaj rękawice, bo potem ręce się długo goją. Tak, wiem, akurat odcinek czwarty był takim odcinkiem pokazowym. A na normalnie, jak pracuję tutaj coś z blachą, to stosuję właśnie rękawice. A wracając do tych reflektorów, to jak to z nimi jest? CWS ma reflektory od CWS-a. Po prostu trzeba było w tym wypadku wykonać reflektory takie, jakie miał CWS, te co widać na zdjęciach, i nie są to reflektory adaptowane z jakiegokolwiek innego pojazdu. Czwarte pytanie zadał Horus et Cantus. Moje pytanie będzie bardziej historyczne, ale może znacie odpowiedź na to. Otóż zaprzestanie produkcji genialnego CWS T1 było wynikiem realizacji zapisów w umowie o licencję na produkcję włoskiego Fiata, które to wymaganie Fiat postawił, przystępując do przetargu w 1931 roku. Celem przetargu miała być licencja na produkcję pojazdu, który mógłby być używany dla celów wojskowych. Włosi żądali zaprzestania produkcji, bo po tym jak powstało 500 egzemplarzy CWS T1. Co ciekawe, Fiat wygrał ten przetarg w 1932 roku, co uznano za zaskakujące, bo było bardzo wiele innych opcji, a Fiat był wówczas w Polsce mało znany, a do tego postawił ten niekorzystny dla nas warunek. Może ktoś zna więcej szczegółów w tej sprawie? Sprawa licencji na Fiata jest historycznie dość dziwna, bo nikt, mając lepszy samochód, nie kupuje licencji na gorszy samochód, który później musi przerabiać, wzmacniać, żeby nadawał się do celów wojskowych. I ta historia moim zdaniem jest bardzo dwuznaczna i wiadomo, jeżeli chodzi o duże zamówienia, to i duże pieniądze przechodzą z ręki do ręki. Trudno dziś udowodnić komukolwiek złą wolę, ale moim zdaniem zaprzestanie produkcji CWS-a było poważnym błędem, na które nie zareagowano w porę. Gdyż gdyby kontynuować pracę przy CWS-ie i ich wersjach rozwojowych, mając takich wspaniałych ludzi, którzy potrafili w bardzo krótkim czasie wykonać tak dobry produkt, dziś prawdopodobnie gdybyśmy rozwijali z taką dynamiką motoryzację, bylibyśmy jednym z państw, które nie tylko posiada własny samochód, ale byśmy mogli eksportować i być znaczącym partnerem
na rynku. Niestety stało się inaczej. Polska motoryzacja jakby przez jakąś trzecią siłę od samego początku była tłamszona i nasze wynalazki nie były doceniane. Za to i przed wojną, i po wojnie posiłkowano się licencjami, a właściwie wciskano nam obce licencje, uniemożliwiając własny rozwój. Następne pytanie zadał Mariusz Rejch. Widzę, że nikt nie chce zadawać pytań, a szkoda. To może ja się trochę popytam. Z racji tego, że miałem w planach zrobić to, co pan Ludwik zrealizował, tyle że ja chciałem zrobić replikę Forda Model A, chciałbym się zapytać właśnie o to, co jest tematem ostatniego odcinka, a więc blacharka. Gdzie pan nauczył się budowania karoserii w starym stylu, używania kół angielskich i tak dalej? Sam chciałem sobie takie koło zrobić, ale powiem szczerze, że ilość informacji w internecie jest uboga, zwłaszcza jeśli chodzi o dobór rozmiaru rolek w kole angielskim i w ogóle jak powinno się tego koła używać. Ponadto ciekawe jest to też, jak pan odwzorował kształt karoserii. Wiem, że źródłem były zdjęcia, ale po ukształtowaniu elementu trzeba sprawdzić, czy to, co zostało wykonane, ma założony kształt. Widziałem kiedyś filmik, w którym odwiedzono fabrykę Aston Martina. Na filmiku pokazano, że po wytłuczeniu blachy na kole angielskim porównywano ją z wzorcem. Właśnie ciekawi mnie to, czy pan także posiadał taki wzorzec, bo jeśli nie, to muszę przyznać, że efekt jest niesamowity i uzyskanie takiego kształtu bez wzorca wymaga sporych umiejętności. Może zacznijmy od końca, jeśli chodzi o te wzorniki. Sprawa jest bardzo prosta. Wzorniki po prostu trzeba sobie wykonać samemu i wtedy elementy prawe w stosunku do lewych wyjdą jednakowo i tutaj nie ma żadnych problemów z tym. Druga sprawa, jak się uczyłem? Na własnych błędach. Należało poświęcić parę arkuszy blachy, zobaczyć jak ona się kształtuje i jakie ten materiał daje możliwości. Tego właściwie żadna szkoła nie nauczy. Ja nie jestem blacharzem, musiałem się nauczyć od podstaw wszelkich prac związanych z blacharką samochodową. Robiłem to na wcześniejszym projekcie autora, który zresztą tutaj był omawiany w jednym z poprzednich odcinków. Nie są to rzeczy trudne, ale wymagają niestety dużego nakładu pracy. Jeżeli chce się zrobić coś dobrze, to nie trzeba tutaj się spieszyć. Trzeba to wykonać zgodnie z zamierzeniami, żeby nie nakładać później dużej ilości szpachli i modelować w szpachli to, co można zrobić w blasze po prostu. Szóste pytanie zadał D7. Jak długo zajęła budowa? Już na to pytanie troszeczkę wcześniej odpowiadałem. Budowa to około 3 lat pracy i to dość intensywnej, po 10-12 godzin pracy. Ogólnie to tak około 10 godzin pracy trzeba w taki projekt wrzucić, żeby efekt był właściwy. Siódme pytanie zadał Wieri 031. Skoro ten model nie posiada kierunkowskazów, to możesz się dziś nim poruszać normalnie po drogach? Jeśli chodzi o samochody zabytkowe, to wszelkie przeciwwskazania w poruszaniu się po drogach daje stacja diagnostyczna. W tym wypadku ich nie było. Wiadomo, że ten samochód nie będzie służył do jazd nocnych czy jakikolwiek szaleństw na drodze, ale do tego samochodu zostały dołożone przeze mnie kierunkowskazy, które są demontowalne na pokazy, a poruszając się po drogach zostają zakładane i działają sprawnie, żeby innym użytkownikom drogi zaoszczędzić kombinowania, w którą samochód będzie stronę skręcał. Kolejne pytanie zadał Oskar Mokwa. Uczysz się jakoś do tych filmów, czy wszystko z pamięci? Więc przed każdym odcinkiem przygotowuję sobie scenariusz. Nawet tutaj ta wypowiedź jest z pamięci. Oczywiście sobie żartuję. Przygotowuję sobie scenariusz, gdyż bez tego byłoby naprawdę trudno. Ilość informacji, która jest do przekazania, jest zbyt duża, żeby to tak jakby na spontana mówić. A dodatkowo
To nie jest do końca tak z pamięci, gdyż muszę wiedzieć, o czym mówię, bo inaczej byłoby naprawdę trudno. Następne pytanie zadał 88, specjalista. Ja mam pytanie, czy istnieje możliwość spotkania się i porozmawiania? Istnieje. A może coś więcej? Jak się pytający skontaktuje, to będzie więcej. 10. pytanie zadał Orzecho. Piękna maszyna, gdzie można ją zobaczyć na żywo? Chodzi tu o Cadillaca. Jeżeli ktoś ma szczęście, można spotkać go na drodze. A jeżeli koniecznie chce zobaczyć, musi się udać do Wejherowa, do mojego warsztatu i tam obejrzeć. Następne pytanie powtórnie zadał Oskar Mokwa. Mam pytanie, czy to prawda, że ma powstać rekonstrukcja silnika CWS-a? Takie informacje do mnie docierały z różnych źródeł, ale nie bardzo wiem, kto miałby to wykonywać i szczerze powiedziawszy, wątpię, żeby się ktoś za to wziął, gdyż wykonanie rekonstrukcji silnika CWST1 projektowanego przez inżyniera Tańskiego jest możliwe, bo jest troszeczkę dokumentacji, ale jest to sprawa zbyt kosztowna, żeby samemu się po prostu za to brać. Ostatnie na dzisiaj 12 pytanie zadał Ludwik Baran. Witam, mam pytanie, a w sumie dwa. Co to za utwór, który pojawia się w 3 minucie 23 sekundzie? Tu ci się powinno wyświetlić na ekranie albo ewentualnie w opisie. Oraz jaki nakład finansowy musiał wyłożyć właściciel na rekonstrukcję tego pięknego pojazdu? Pozdrawiam. No, jeśli chodzi o wykładanie pieniędzy, to jest już chyba trzecie pytanie. I odpowiadam w ten sposób zawsze. 10 tysięcy godzin i proszę sobie wycenić koszt budowy, właściwie odtworzenia od podstaw takiego samochodu. To tyle na dzisiaj. To były wszystkie pytania, które zadaliście. Mam nadzieję, że żadnego nie pominąłem, ale chyba nie. Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się taka forma wypowiedzi, gdzie właśnie nagrywamy filmik i odpowiadamy na nie, czy lepiej po prostu byłoby odpowiadać w komentarzach krótko. No, a my się w tym momencie z Wami żegnamy. Cześć! It don't mean a thing if it ain't got that smell.